Wojciech Smarzowski przygotowuje nowy film Anioł, oparty na powieści Jerzego Pilcha Pod mocnym aniołem. Reżyser poszukiwał statystów oraz osoby, które zagrają epizodyczne role w filmie. Casting odbył się 11 listopada w godzinach od 11 do 16 w Miejskim Ośrodku Kultury w Brzesku. Film Anioł Wojtka Smarzowskiego na podstawie Pod mocnym aniołem pana Pilcha i zdjęcia będą realizowane tutaj właśnie w Brzesku, stąd casting. Już 5 grudnia tutaj będziemy duże zdjęcia realizować i jeśli chodzi o mieszkańców tutaj lokalnych, my mieliśmy już przyjemność współpracować, także mamy miłe wspomnienia. Robiliśmy castingi m.in. do Agnieszki Holland do filmu Janosik tutaj w rejonie, dokładnie w Bochni i w Nowym Wiśniczu. W Nowym Wiśniczu były zresztą zdjęcia. Ile osób dzisiaj poszukujecie, potrzebujecie do tego filmu? Znaczy my będziemy castingować w zasadzie, przypuszczam, że będzie około 200, może 300 osób. I chcielibyśmy, żeby ich było jak najwięcej tak naprawdę. To jest duża scena, jedna z bardziej istotnych. Szukamy fajnych, eleganckich, sympatycznych osób. Także mam nadzieję, że tych osób przyjdzie tutaj dużo i że przynajmniej setka osób zagra właśnie z Brzeska, z okolic, z Nowego Wiśnicza, z Bochni. Jaka to będzie scena? Nie mogę niestety zdradzić tutaj za wiele, natomiast będzie elegancko. Będzie elegancko, będzie bankiet, także tyle mogę powiedzieć. Osoby, które wzięły udział w castingu, mogą być również zauważone przy innych produkcjach filmowych. Realizujemy również inne produkcje i bardzo często wracamy do konkretnych osób, jeżeli jest potrzebny ktoś, kto ma konkretne umiejętności albo prezentuje się, jest przedstawicielem konkretnego zawodu lub wygląda w jakiś określony sposób, ma jakiś talent, to takie osoby później wracamy do nich, są wykorzystywane w zależności od tego, jakie zapotrzebowanie zgłaszają nam reżyserzy przy innych projektach filmowych. Ta agencja ma już tak naprawdę kilkadziesiąt produkcji filmowych za sobą, począwszy od właśnie produkcji Agnieszki Holland, przez reżyserów takich jak Jacek Bromski czy pani Szumowska. Także z Wojtkiem Smarzowskim też jest to drugi film, który realizuje Outside Studio, także na pewno wrócimy do tych osób. One są w naszej bazie i jeżeli tylko będziemy mieć możliwość dać im jakieś fajne role, to zrobimy. Film Anioł to również dobra promocja dla miasta. Brzesko będzie pokazane w bardzo piękny sposób. Tutaj będziemy pokazywać pięknych, eleganckich, uśmiechniętych ludzi. I generalnie wszystkie produkcje, które gdzieś są współfinansowane przez Krakow Film Commission, a akurat ta jest, to są produkcje, które mają pokazać jak najpiękniej rejon, to akurat w tym wypadku Małopolskę. Także tak, jak najbardziej, dobra promocja. Na końcowy efekt reżysera przyjdzie nam jeszcze poczekać. Film będziemy kręcić jeszcze bardzo długo, ponieważ mamy wszystkie pory roku, które przeplatają nam się przez tę produkcję. Natomiast później jest to kwestia postprodukcji, także przypuszczam, że na pewno w tym roku nie zobaczymy efektów naszej pracy.